Dzień dobry, odcinek numer 27, Kulturalna L, witam Anna Luboń. W najbliższych tygodniach i dniach do kin wchodzi wiele ciekawych filmów. Średnio co piątek są 4 do 5 premier w Polsce. No ale na 3 z tych filmów na pewno warto zwrócić uwagę. Jeden z nich to Ciemno prawie noc, ekranizacja głośnej powieści Joanny Bator. Reżyseruje Borys Lankosz, co gwarantuje fajny poziom kina. Grają Magdalena Cielecka, Marcin Dorociński, Jerzy Trela i Eliza Rycembel, gwiazda naszej najnowszej okładki. W wywiadzie rozmawiamy też o tym filmie. Eliza ma teraz bardzo dobry czas, gra w serialu TVN-u, w kilku nadchodzących bardzo ciekawych premierach, o których będziemy mówić, kiedy nadejdzie ich czas. Teraz w kinach Ciemno prawie noc, film, który łączy klimaty z rozmaitych miejsc, bardzo mroczne, bardzo tajemnicze, też różne gatunki kina. Jest filmem niezwykle pięknym wizualnie, intrygującym i pozostawia nas w lekkim niepokoju. To już w kinach. A za tydzień do kin wchodzi Przedszkolanka, też film, o którym już się mówi, w roli głównej Maggie Gyllenhaal. Ta aktorka ma teraz świetny czas. Możecie ją zobaczyć m.in. w serialu Kroniki Times Square w HBO Go. Maggie Gyllenhaal gra przedszkolankę, która pewnego dnia odkrywa w grupie małych dzieci wielki poetycki talent. Chłopca, który po prostu jak włączony nagle zaczyna recytować poezję na poziomie wspaniałych, dorosłych poezji. Ona jest zachwycona, my oglądając i słuchając też się zachwycamy. Przedszkolanka za tydzień w kinach. Czekamy też na premierę filmu Wilkołak. To jest film w reżyserii Adriana Panka, polski film. Ten reżyser poprzednio zrobił film Das, który mnie kompletnie zaczarował. Widziałam go wiele razy i lubię do niego wracać. Wilkołak to jest też film z takiego miejsca bardzo wspaniałej, pięknej wyobraźni, zderzonej z trudną rzeczywistością. Opowiada o grupie dzieci, które w 1945 roku wychodzą z obozu koncentracyjnego. Czy może być bardziej traumatyczna treść? Niezależnie od tych dzieci, dziko puszczone i uwolnione są też psy, które pilnowały więźniów. Układa się z tego niezwykła baśń o ludzkich emocjach, uczuciach i o odkrywaniu na nowo w sobie człowieczeństwa. To jest jeden z piękniejszych filmów, jakie ostatnio widziałam. Wilkołak. Do zobaczenia w kinach już wkrótce. A na ostatni weekend marca jedziemy do Rybnika, gdzie odbędzie się 16. edycja Festiwalu Fotografii. To jest festiwal robiony przez pasjonatów i znawców. Ja od lat o nim słyszę, wiem, że fotografowie uwielbiają tam jeździć, ale też publiczność taka, która kocha fotografię, kocha fotografów, kocha przyglądać się temu. Będzie 17 wystaw, będą warsztaty, spotkania i przyjadą naprawdę najwięksi. Będzie można spotkać Tomasza Gudzowatego, wielką legendę polskiej fotografii, Tadeusza Rolkę. Swoją wystawę pokaże też Robert Wolański. Trzeba tam być i to są niezapomniane wrażenia. Ostatni weekend marca, Festiwal Fotografii w Rybniku.